I pani szuka mężczyzny. Mężczyzny, no, który zrobił dziecko, narobił długów i uciekł. Zostawił mi tak naprawdę bez niczego. Poznaliśmy się na Facebooku przez Messengera, zaczęliśmy pisać na początku. Ja w sumie pracowałam, tak? Było między nami bardzo dobrze, się układało. Później przeprowadziliśmy się na większą stację. Też tam wynajmowaliśmy, też było bardzo dobrze, układało się nam. No i później też przyjeżdżał, on ogólnie pracuje w Rostocku, w firmie tam za granicą. No i przyjeżdżał, jak miał wolne, no przyjeżdżał no, praktycznie co jakiś czas. No i też mówię, no było dobrze, tak, no za dłużej tutaj w sumie wziął pożyczkę, jedną spłacił, drugą wziął, nie spłacił. No i w sumie uciekł, no zostawił też mnie z długami. Zostawił mnie w 5 miesiącu ciąży i tak naprawdę zostałam bez niczego. No ogólnie pisaliśmy tak, no pierwszy wysłał zaproszenie mi na Facebooku, też ja zaakceptowałam, no i tak się zaczęło takie pisanie. Na początku się spotykaliśmy, później wiadomo, że przyjeżdżał do mnie, ja też właśnie tutaj wynajmowałam stację, pracowałam, przeprowadziliśmy się tam na większą stację, też dalej pracowałam, no i później właśnie w sierpniu zaszłam w ciąży, tak jak chciał tego dziecka, staraliśmy się o nie, bardzo cieszył się, też chciał w sumie przed świętami mi się oświadczać, no i uciekł. W sumie by tobie dałam też ten post, no bo tam miał ostatnie, no, tak naprawdę zameldowanie na Facebooku. Tam dodawał te posty, nie posty z kolegami, no i dlatego napisałam do was, żeby go też znaleźć. Ja w sumie mam córkę też 5-letnią, no i tak 6-letnią i tak mówię, tak na małej tak się staraliśmy, cieszył się nawet później, jak się dowiedział, że będzie ten ojcem, że zostanie. No ale mówię, tak później właśnie przed świętami się do mnie nie odzywał. I tak naprawdę już w ogóle na święta miał przyjechać, tak, 23. Mieliśmy też porozmawiać, dogadać się, co w kwestii też, tak, miał wrócić tak, co żeby w kwestii dziecka, no i odzywał. Napisał do mnie też, że przyjedzie, tak, że się odezwie, ale tak naprawdę to w ogóle nie przyjedzie. W sumie chcę inne dziewczyny ostrzec, no bo tak naprawdę go piszę. Też mam właśnie też, mówię, tutaj mam też w sumie dowody, tak, na to, że piszę, no żeby żadna dziewczyna też nie była oszukana przez niego. Mam w sumie 5 różnych kont na Facebooku. No tylko nie ja. W sumie to wiem, że nie byłam tylko ja oszukana przez nim, jak rozmawiałam później w sumie z jego też byłą dziewczyną, w sumie z jego bratem, że on też potrafił tak robić, z kwiatka na kwiatek skakać. Ja jestem nie pierwszym i ostatnim osobą. To tak jak w tym filmie Tulipan, że miał ileś kobiet naraz. Tak, i on ma właśnie, i on ma bardzo dużo na Facebooku, praktycznie same dziewczyny i on ma 5 kont. Pisał mi o jakichś zdradach, nie zdradach, że ja go zrodziłam, a tak naprawdę wcale nie było tak. Chciał się tylko wymigać, że ja go zrodziłam tak, że to nie jest jego dziecko. Już sama mówiłam, żeby zrobić sobie ten badania DNA, tak. Ja nie mam nic do ukrycia, ja się nic nie boję. No wiadomo, że on w jakimś sensie tak był zazdrosny o byłego męża, no bo był tak, no ale w sumie ja mam dziecko, tak. Czy ja dziecko dam, czy ja dziecka nie dam, no w sumie to jest jej ojciec, jakby nie patrząc. W sumie całą sytuację moją znam od początku, jak się poznawaliśmy. A tak naprawdę on całej prawdy nie powiedział mi. Dopiero później człowiek, jak się naprawdę rozstaliśmy, to później tak naprawdę się dowiedziałam, jakim on był człowiekiem. I to tylko w sumie nie mnie skrzywdził, tylko wiele dziewczyn.